to nie niespodzianka. Taki ruch Jarosław Gowin zapowiedział już kilka dni temu, ale wczoraj wieczorem szef Porozumienia przekazał dokument z wnioskiem o dymisję trzech wyrzuconych z partii ministrów. Chodzi o Michała Cieślaka, Zbigniewa Gryglasa i Jacka Żalka. Co zastanawiające, pismo nie zostało przekazane premierowi, ale prezesowi PiS i szefowi Solidarnej Polski. Bo jak tłumaczy wicerzecznik Porozumienia, decyzje o powołaniu ministrów nastąpiły na drodze politycznej, to i teraz na ich odwołanie zgodzić się powinni liderzy Zjednoczonej Prawicy. Ci trzej panowie wszystko zawdzięczają Jarosławowi Gowinowi, a w ostatnim czasie podważali absolutnie legalność funkcjonowania partii. Według nieoficjalnych informacji prezes PiS miał przekazać Jarosławowi Gowinowi, że żadnych dymisji nie będzie. Ja mogę mówić przez pryzmat swojego wiceministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pana ministra Gryglasa. Uważam, że jego dymisja byłaby merytorycznie nieuzasadniona. Mało tego, Zbigniew Gryglas ma dostać jeszcze wyższe stanowisko w resorcie Jacka Sasina. W takim układzie ci panowie będą liczeni z puli, którą dysponuje w tym momencie albo Prawo i Sprawiedliwość, albo Solidarna Polska. Bielanowcy czekają do jutra. Zapowiadają, że pójdą do sądu, jeśli Jarosław Gowin nie odda im kluczy do siedziby partii, kont i dokumentów. To jest konsekwencja naszych działań. My uznajemy się za działających na prawie w ramach Porozumienia. Piękne, że Adam Bielan ma marzenia. Sytuacją w Porozumieniu ma się zająć kierownictwo PiS, twierdzi wicemarszałek Ryszard Terlecki, zadając jednocześnie pytanie. Czy jest jeszcze Porozumienie, czy są może dwa Porozumienia? My uznajemy Jarosława Gowina jako szefa Porozumienia. Mówimy o tym, że to jest nasz partner koalicyjny. Choć ten partner nie popiera wszystkich rządowych pomysłów. Porozumienie w ubiegłym tygodniu jednoznacznie sprzeciwiło się podatkowi od reklam. Dziś Jarosław Gowin jako wicepremier i minister rozwoju rozpoczął konsultacje z przedsiębiorcami na temat tego podatku. Wicepremier spotkał się z Izbą Wydawców Prasy. Mam wrażenie, że premier Gowin, wsłuchując się w to, co mówi branża, szuka argumentów merytorycznych za tym, jak tą regulację przeprowadzić bez szkody dla już istniejących podmiotów rynkowych. Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, przekonuje, że w piątek spotka się z dwoma politykami Porozumienia, by rozmawiać o podatku od reklam. Politycy partii Gowina zaprzeczają. Politycy Porozumienia nie prowadzą żadnych rozmów z politykami Lewicy. Spotkanie nie odbędzie się w Sejmie. Ale odbędzie się poza Sejmem, więc miejsce zmieniliśmy. Senat planuje przyjąć uchwałę wspierającą media. Mira Skórka, Wydarzenia.